Siema, witajcie już w drugim odcinku serii Koksy Rozmawiają, a dziś opowiemy wam trochę o ograniczeniach, jakie mają ludzie dopakowani. Oglądajcie! Jak to jest z tymi ograniczeniami, Wojtek? Co się najbardziej wkurwia? Jezus, co za słownictwo. Co się najbardziej irytuje? Co mnie najbardziej irytuje? Nie powiem ci, co mnie najbardziej irytuje, ale powiem ci, co mnie najbardziej wkurwia. Jego widać na kamerze. Standardowo, no, odbieranie telefonu, dłuższa rozmowa przez telefon. Pogadaj, jak najczęściej rozmawiasz. Ale wyraźnie jest problem, nie? Ale jak lubisz sobie pogadać, to już trzeba sobie znaleźć bardziej taką komfortową, dogodną pozycję, no bo taka pozycja cała nie jest fajna. Dokładnie. Ja na przykład mam taki patent, nie? No to tam możesz sobie gadać tyle, ile ci wytrzyma szyja. Zazwyczaj wytrzymuję dłużej niż ręka. Ludzie się śmieją, ale mi tak jest wygodnie. Wiesz co, także ja ci pokażę, jak ja rozmawiam. Ten sposób. Ja tak jestem w stanie dość długo wytrzymać. Druga sprawa. Garderoba. Kiedy, no, Wojtek, jakąś koszulę kupiłeś? Nie powiem ci, kiedy kupiłem, ale powiem ci, kiedy potargałem. Dawaj. Ostatnio przymierzałem koszulę z pół roku temu. Cały market handlowy, cały pasaż poprzedłem i udało mi się znaleźć tylko jedną koszulę, którą udało mi się założyć. Ale nie udało mi się już jej zdjąć w jednym kawałku. No, dlatego myślę, że do tej pory oni tam tylko domyślają się, dlaczego wisiała podarta na wieszaku. Nie? Jeżeli ogląda nas jakiś pracownik sklepu odzieżowego, to pamiętajcie, tego pana nie wpuszczajcie do siebie do sklepu i od razu wołajcie ochronę. Kolejna sprawa, na pewno mycie zębów. Nie wiem jak ty, ale u mnie przy dłuższym szczotkowaniu ta ręka po prostu drętwieje. Jedynym wyjściem to jest, powiedzmy, elektryczna szczoteczka. Nie, akurat jak chodzi o mycie zębów, to nie jest aż taki kłopot dla mnie, jak na przykład mycie całego siebie. Czuć! Moje plecy w ogóle dawno nie widziałem, powiem ci, gąbki. Chcesz sobie namylić ścianę pod prysznicem i ocierać się jak niedźwiedź o drzewo. Jest to jakaś metoda! Że jesteś samotnym człowiekiem, mam ci to plecy umyć, to jest jedna szansa dla twoich pleców, że tam się jakieś szczynie zalegną. To ja ci, Wojtek, sprzedam inny patent. Gąbka na kiju. A ja bardzo długi kij. I miesz. Co jeszcze? Ostatnio parę dni temu Wojtek miał zabawną sytuację. I teraz to się możesz z tego śmiać. Ale mi tam wcale nie było do śmiechu. Więc tak, ja jestem teraz na etapie leczenia kręgosłupa i pojechałem sobie zrobić rezonans magnetyczny. To jest takie badanie, które polega na tym, że wpierdalają cię do takiej dużej podłużnej tuby, tam sobie leżysz i mniejsza o to. W każdym razie te tuby są projektowane dla ludzi dużo szczuplejszych niż ja. No i co? No nie dało się tam mnie załadować, no. Po prostu musiałem kombinować na wszystkie możliwe sposoby. No pani powiedziała, że sorry, no nie zmieści się pan, musi pan iść do domu. Musi pan jechać gdzie indziej. Ja powiedziałem, że ja to muszę mieć zrobione i postanowiłem, że będę leżał w pozycji na strzałkę. To jest taka pozycja dla... Tak. Jakbyście na główkę chcieli skoczyć. Leżałem tak przez 30 minut, bez ruchu. Po 20 minutach już zacząłem prawie płakać z bólu. Po naciąganie do granic możliwości, no ale udało się to badanie. Także, no ale jak chodzi o takie sytuacje, które przytrafiają się regularnie, wiadomo, że no, rezonansnik sobie nie robi raz w tygodniu, to z tym generalnie da się żyć. Raz tylko miałem taką sytuację, że już miałem taką wagę, że nie umiałem mordy ogonić na przykład. Żeby ile to było? Kilogramów? 150. Wojtek, skoro ważysz pod 150 kilo, to powiedz mi coś na temat seksu. Czy jest to dla ciebie problem? A co problem? Się powiedzieć? Może nie tyle dla mnie, co to dla niektórych partnerek moich był to problem. Uszkodziłeś jakąś? Już co, sprawy w sądzie nie mam. Żadna partnerka nie miała połamanych żeber? Nie, tam się sumie. Urazów kręgosłupa, urazów żeber, to nie wiem, być może jakiś tam uszczerbek na psychiczny. Tak. A czy twój kot ma jakiś problem z twoją masą? Ale pytasz się w kwestii seksu? Tak. I on od dłuższego czasu próbuje tutaj nam się wpierdzielać w rozmowę. Możecie wymyślić imię dla kota. Ten kot jest opętany, Ostatnio w nocy mi odkręcił kurki, zgadzam. Gdyby nie to, że się obudziłem na siku, to by mnie teraz tu już nie było. Kolejna rzecz. Podróżowanie samochodami. Samo podróżowanie nawet nie jest o tyle trudne, co zapięcie pasów. Kurwa. Ile razy z nim jadę i każę mu zapiąć pasy, to wiecie jak to wygląda. Aż w końcu ja muszę się pochylić z fotela kierowcy, chwycić za te pasy i go zapiąć. Jeżeli wam się podobało, to nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału, polajkowaniu filmu, polajkowaniu fanpage'a i zostawieniu komentarza. Jeżeli sami macie jakieś ograniczenia związane z waszą posturą, niekoniecznie byciem... Dziękuję. Niekoniecznie byciem dużym, może jesteście, nie wiem, zbyt chudzi i co? Może to działa w drugą stronę. Na przykład ograniczenia wynikające z bycia bardzo chudym.
Nie mogę wyjść z domu, bo przewraca mnie wiatr. Na przykład. Jeżeli coś was ogranicza, to napiszcie w komentarzach. I pamiętajcie, więcej łapy w górę oznacza częstsze pojawianie się filmów na kanale. Trzymajcie się. Jaki jest ideał kobiety dla koksa? Żeby była ładna. No. Żeby była ładna. Tego przydałoby się, żeby była ładna. No i bezwarunkowo jeszcze ładna. No co? Jaki ideał? Musi być wyrozumiała, musi być czuła, kochająca, troskliwa, opiekuńcza.